Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Strojenia gitary, rodzaje strojeń gitary, rodzaje strojów, sposoby, y, sposoby na y, zmianę barwy gitary, bo tak można to powiedzieć. Zmieniamy barwę gitary dzięki, dzięki y, zmianie wysokości strun. Można by było powiedzieć tak, pianista ma bardzo fajnie, pianista sobie siedzi do klawiatury, siada do klawiatury, sobie gra, na napierdnicza sobie na tym i jest wszystko wspaniale, nie musi nic stroić, nie musi się bawić, ale można by było powiedzieć, dobra, czyli gitarzysta ma trudniej, czy w drugą stronę, czy ma dzięki temu większą możliwość, szerszą możliwość tworzenia brzmień. Według mnie, oczywiście, odpowiedź druga, czyli mamy dużo większą możliwość tworzenia brzmień, dużo szerszy y, pakiet brzmieniowy, można to nazwać, mamy y, w ofercie, y, dzięki temu, że możemy sobie gitarę dostroić do naszych potrzeb. Y, strój standardowy, tak on się nazywa, strój Standard Tuning. Z angielskiego, zwykle duże jest opracowaniem po angielsku, operujemy angielskimi y, nazwami Standard Tuning. To jest strojenie, które polega na strojeniu gitary kwartowo-tercjowo. Czyli między szóstą a piątą, piątą czwartą, czwartą trzecią, drugą pierwszą struną, mamy kwartę czystą. Czyli jak uderzymy dwie struny, na przykład pierwszą i drugą równocześnie, puste, to uzyskujemy dzięki temu uderzeniu interwał kwarty czystej. Gitara strojona kwart kwartowo-tercjowo. Pominąłem. Drugą i trzecią strunę. Druga i trzecia struna jest strojona w tercji, w tercji wielkiej. Więc wtedy uderzając drugą i trzecią równocześnie, mamy interwał tercji wielkiej. Tak akurat jest to jest dobrane. Po to ten strój jest stworzony, że wtedy łatwo jest złapać akordy. poszczególne akordy łapiemy w stosunkowo w, w bliskich odległościach do siebie gdybyśmy nastroili w jakiś inny sposób, na przykład gdybyśmy nastroili tak, że wszystkie struny mamy tak samo na przykład E, 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 e 6 razy E, to złapanie akordu byłoby naprawdę dość trudne bo byśmy musieli rozciągać nawet dwoma palcami, zagrać jeden akord a dzięki strojeniu kwartowo-tercjowemu właśnie jest to ułatwione, że my po prostu na przykład akord D, bardzo łatwo je złapać, on jest bardzo blisko Rączki, prawda? Akord D możemy złapać te, w ten sposób, a nie na przykład za pomocą trzech dźwięków, nawet tak rozwalonych, nawet szerzej, prawda? Więc po to jest ten, tak dobrany ten strój. Strój standard, używa się tej nomenklatury standard, i teraz musimy dodać literkę. Jaki standard? Bo standard E to jest właśnie najbardziej popularniejszy, najbardziej popularny strój, strojenie standard E. Czyli co to oznacza? na szósta i pierwsza mają dźwięk E. Pozostałe struny są dobrane według tego schematu kwartowo-tercjowego. Czyli w stroju standardowym E, najgrubsza to jest E, piąta, najgrubsza szósta to jest E, piąta A, czwarta D, trzecia G, druga B, pierwsza E. To jest strój standard E. Natomiast... Są różne y, odstępstwa od tego, w sensie, no, są zespoły, które po prostu y, innego stroju używają. Na przykład y, zespoły rockowe, metalowe używają strojów niższych, bo tak naprawdę im mamy niższy dźwięk, tym bardziej on jest taki, y, można powiedzieć, taki bardziej, no, mroczny, bardziej taki, taki ciężki. Oczywiście nie przesadzajmy, bo nie, nie jest, nie, żebyśmy nie założyli zespołu z trzema gitarami basowymi, bo wtedy nie będzie jakiś, nie będzie tych częstotliwości wysokich, natomiast Obniżamy wtedy kapele obniżają sobie strój, na przykład strój standard dis. Standard dis polega na tym, że najgrubsza i najcieńsza strona to jest dis. Czyli inaczej to się nazywa half step down, czyli pół tonu niżej. O interwałach sobie to powiemy oczywiście. Pół tonu niżej, czyli próg, jeden próg yy, w dół, no nie one fret, down, tylko half step, czyli pół tonu w dół, wtedy można powiedzieć, te dźwięki, które tutaj mamy, bo teraz jak stroimy standardowo E, A, natomiast jeżeli my robimy ten właśnie half step down, albo inaczej this standard, to my, można powiedzieć, przesuwamy wszystkie dźwięki także że te, te niższe, które chcemy uzyskać, one się kryją, można powiedzieć, tutaj w tej części gitary. I one wtedy je obniżamy, i wtedy one się tu przesuwają. Można sobie wyobrazić, że yy, najłatwiej wyobrazić sobie w ten sposób, że na 12 progu to mamy struny właśnie dokładnie te same co na zerowym. Na zerowym, 12, 24 EADGBE, EADGBE i na 24 EADGBE. Natomiast jeżeli my sobie chcemy właśnie obniżyć ten half step down, zrobić, to po prostu musimy sobie wyobrazić, że struny Dźwięki, które są na 11 progu, one znajdą się teraz dla nas na 12 progu i na pustym, i na 24, czyli Half-Step-Down Standard, albo Standard DIS, to jest to dźwięki po prostu DIS, GIS, CIS, FIS, AIS, DIS. Więc po prostu tak. Tak, ten strój można, y, y, można też go używać. Na przykład Metallica dość często używała tego stroju po prostu niżej. Można oczywiście zrobić y, whole step, czyli po prostu y, dwa, dwa tony w dół. To wtedy będą dźwięki D, G, C, F, A, D. Czyli to, co my mamy na dziesiątym progu, znajdzie się na 12 To, co mamy na zero, y, tutaj... Ich nie ma, to on się znajdą na zerowym i na 24. Yy, no można oczywiście zwykle, zwykle i, i, i tak się obniża dźwięki, bo ni, rzadko kiedy się naciąga, yy, nigdy się nie robi naciągnięcia, że chcemy zagrać wyżej, do tego się używa kapodaster. Czyli kapodaster to jest takie urządzenie, które nam robi poprzeczkę Bara już o poprzeczce BARA mówiliśmy. Kapodaster to jest takie urządzenie, które nam po prostu podwyższa strojenie. Po prostu, jeżeli tak zrobimy na trzecim progu, to wtedy mamy sam odpowiedz, jaki, jaki strój standardowy od jakiego dźwięku strój standard G, bo y, jeżeli tu jest E na, na zerowym, na pierwszym F, na drugim fis, na trzecim G, to jeżeli zrobimy tutaj położymy kapodaster, to mamy po prostu strój y, po prostu standard G. Y, w piosenkach jest napisane po prostu capo on third fret na trzecim progu po prostu. Albo na piątym, albo na, na czwartym, albo na drugim, w zależności od piosenki, w zależności od wokalisty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest ten pierwszy sposób. Dużo, dużo mówienia no, o samym pierwszym sposobie yy, strojenia gitary. Yy, drugi sposób to jest strojenie drop. To już można powiedzieć dla fanów rocka: to już drop to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego, bardzo fajne. Yy, dzięki temu, no w skrócie, dzięki dropowi powodujemy, że. Gitara brzmi troszeczkę ciężej. Ciekawiej brzmi, żebyś ci można powiedzieć: zaraz mam strój standardowy, a będziemy tutaj teraz dropować gitarę. O czym ty obawiasz, o czym ty to rozmawiasz do mnie? Tak, można w ten sposób podejść, natomiast sam sobie zobaczysz, jak już troszeczkę nabierzesz wprawy i zaczniesz kombinować ze strojem. Jak, jakich walorów gitara nabiera, jeżeli my sobie obniżymy tylko tą jedną strunę, najgrubszą strunę o dwa tony. Dzięki temu my powodujemy, że kwintę, czyli, yy, czyli yy, bardzo często używany power chord w metalu, w roku, w też, w bluesie też, yy, power chord kwinta jest łapana dzięki temu, że obniżymy yy, o cały ton w dół, to łapiemy w ten sposób na piątym progu. Czyli można powiedzieć, że my wcześniej mieliśmy, żeby złapać kwintę, mieliśmy obowiązek przesunięcia palców na zagrania 3-5, to my teraz przy dropie robimy tak, że sobie po prostu mamy tę kwintę na jednym progu. To na przykład powoduje też ułatwienie to, że możemy sobie w takim razie, teraz mam nie, teraz mam kwintę, sekstę małą, seksty wielką, Septymę małą, septymę wielką, czyli, jakby możemy, możemy zrobić większą, większy interwał, przeskoczyć od niskiego dźwięku do tej wysokiego. W standardowym stroju, wcześniej, to byśmy musieli tak zrobić, prawda? Tak rozłożyć ręce, żeby zagrać y, se, septymę wielką, a teraz wystarczy, że zrobimy w ten sposób. Czyli, y, czyli są pewne walory. Poza tym brzmieniowo Brzmieniowo bardzo fajnie brzmi Bo ten, ta nuta wtedy napędowa ta, ta cięższe, To cięższe brzmienie Jest właśnie wtedy generowane Przez tą strunę obniżoną Dobra, kolejny strój Double step Albo double drop Double drop, czyli po prostu Obniżamy strunę najgrubszą I najcieńszą o pół O cały ton Nie o pół tonu, tylko o cały ton O pół tonu, czyli o dwa 2,5 tony, czyli yy, w standardzie mamy EADGBE EADGBE w zwykłym dropie mamy DADGBE a w double drop mamy DADGBD tutaj z kolei znowu Yy, walory brzmieniowe się zmieniają, gitary i brzmi, yy, brzmi gitara ciekawiej, brzmi warto poeksperymentować, więc to, żeby się nie zamykać na to, że ja nie będę żadnych dropów robić, nie będę robił, bo, bo, bo tyle. Poza tym, jeżeli lubisz jakieś kapele yy, ciężko grające, ciężej grające, one bardzo często robią zupełnie inne stroje, bardzo często robią właśnie dropy yy, i trzeba umieć, umieć je zastosować, umieć je yy, zagrać. Yy, kolejnym sposobem strojenia to są. Open, stroje open. Strój open ma za, 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 za zasadę, za zadanie ym, stworzenie takiej, takiej możliwości, żeby można było zagrać na przykład akord durowy po prostu, łapiąc więc tak, przez wszystkie struny. Tak, albo tak, albo tak, albo tak. Ono y, to strojenie jest tak, tak dobrane, że dźwięki, które mamy. Yy, na pustych strunach Na przykład strój open C To znaczy, że Struny nastrojone Puste struny, które Zagramy, na, prawda, uderzając Przez wszystkie, wszystkie struny Mamy akord C dur W stroju open Mamy, w stroju open C Mamy dźwięki C, G, C G, C, E Po prostu to są trzy e, Interwały Trzy pierwsze interwały akordu C-dur. Akord C-dur, jakie ma interwały? C, E, G. One są oczywiście tak dobrane, żeby, nam, żeby łatwo grać akordy, aczkolwiek trzeba wiedzieć to, że y, zmieniając strój, zmienia nam się cały układ gitary. O ile my sobie robiliśmy drop, czyli sobie przesuwaliśmy wszystkie standa ze standardu struny w dół. No to było, łapanie akordów było to samo, tylko brzmienie już na ucho było inne Natomiast yy, w przypadku dropa, czy y, double drop, czy stroju open My już musimy cały światopogląd, że tak się wyrażę, gitarowy zmienić Bo tutaj już te układy akordów są zupełnie inne No już sam fakt, że łapiemy na przykład, uderzając przez puste struny, mamy akord C-dur Czyli jeżeli złapiemy Zrobimy poprzeczkę bara na pierwszym progu. To jaki mamy akord? Półton od C do góry będzie akord Cis Dur D Dur Dis E Fis i wszystko nam się tutaj naprawdę pozmienia. Więc tutaj musisz mieć świadomość, że zabawy ze strojem są bardzo fajne, ale jeżeli my już yy, znamy dźwięki na yy, dźwięki na gryfie, to musimy po prostu wtedy wszystko sobie inaczej przenieść, wtedy musimy mieć świadomość, że nam się wszystko zmienia. Yy, bardzo fajny ten, ten strój open jest do grania ze slajdem, czyli to jest taka rurka, która się zakłada na palec i dzięki temu możemy sobie po prostu zmieniać akordy yy, samym ślizganiem się tą rurką po yy, po gryfie. Bardzo fajny efekt, głównie w bluzie y, używany, bardzo, bardzo, ciekawa, y, bardzo ciekawa technika, y, i, i myślę, że to też warto byłoby to spróbować, y, też się tym pobawić. No. no cóż, jest trochę zabawy z tym strojeniem. Y, postaram się, y, żeby y, wszystkie stroje były y, zawarte w, ćwiczenia, w ćwiczeniu. Żebyś, żebyś mógł dokładnie sobie po prostu sprawdzić, zobaczyć jakie te stroje, jak, jak one są strojone, jak jest gitara strojona aczkolwiek można powiedzieć, że te, tego strojenia, tych rodzajów strojeń jest naprawdę dużo bo można zrobić własne eksperymentalne strojenia, naprawdę, można sobie po prostu poeksperymentować mam tutaj na przykład 7 strun, to już mogę sobie poeksperymentować mogę zrobić sobie na przykład drop między piątą a szóstą, a na przykład stronę siódmą dostroić do zdropowanej struny szóstej, więc tu już można się bawić i, i w zasadzie warto eksperymentować, bo e, czasem efekty nie są spodziewane, nie spodziewamy się efektów, które możemy uzyskać, brzmieniowych efektów i e, według mnie to jest bardzo, bardzo fajny sposób, żebyśmy e, mogli poszerzyć nasze horyzonty, prawda, stworzyć, e, stworzyć coś, co właściwie będziemy mieć takiego unikatowego, Stworzyć coś, za pomocą czego, za pomocą takiego stroju możemy brzmi, brzmienie sobie naprawdę bardzo fajne wyrobić. Możemy na przykład, nie wiem, y, zrobić szóstą strunę sobie zupełnie bardzo nisko, na przykład zagrać, albo y, żeby była na przykład y, też tercja, na przykład, żeby była, albo żeby była y, oktawa, wtedy będzie ciężej jeszcze brzmiało y, złapanie, czy na przykład. Y, E, I E na przykład, albo A A, A, A D, G, B, e. też możemy sobie w ten sposób Zrobić, albo A A, D, G, B, A. O, na przykład Też w ten sposób, no tutaj takie eksperymenty Są jak najbardziej wskazane Ym, Ale krótka powtóreczka, czyli tak Strój standardowy to jest taki strój Gdzie mamy układ Kwartowo-tercjowy EADGBE. A Te dźwięki to są, należą do stróju standardowego, możemy sobie go obniżać W dół, prawda, możemy sobie pół tonu Cały ton, tercję kwarte, kwintę, tylko trzeba, trzeba pamiętać o tym, że im mamy niż, niżej obniżamy, im ni bardziej obniżamy wszystkie, wszystkie struny, tym musimy założyć grubsze struny, bo y, to sobie pewne konsekwencje niesie za sobą. Ja akurat gram y, w stroju Drop B i na przykład tam mam stru struny zamontowane 9.42. Y, po prostu lubię takie cienkie struny. Y, ktoś, kto z zewnątrz sobie zagra na mojej gitarze, powie: Ojejcie, jakie ty masz sflaczałe te, te struny, ale. To też ma y, plusy, ponieważ y, można y, lepiej na przykład, y, ciekawie wychodzą na przykład y, y, bendingi przy tym. Mamy jakby, im większe struny, tym bardziej możemy podciągnąć. Im twardsze struny, tym, co prawda, sygnał może, im grubsze struny, tym sygnał jest, powiedzmy, mocniejszy, bardziej taki yy, wyraźny, ale na przykład ciężej operować na, na strunach, ciężej się przestawić, bo na przykład jeżeli ja mam 9,42, nagle zmienię na 12,56, to to jest kosmos. To, jest, to palce w, od, w, w ułamku sekundy już czują, że jest coś, yy, coś inaczej, coś nie tak. To oczywiście zmiana strun powoduje też, że trzeba wyregulować gryf Bo jeżeli są grube struny One zaczynają nam mocniej ciągnąć gryf Jeżeli mamy mostek ruchomy Obu stron jest ruchomy To musimy wtedy regulować Sprężyny Które, które w takim mostku są Myślę, że to chyba tyle z tych, z tych wywodów Gwoli przypomnienia jeszcze tylko Ten drop Obliżamy zwykły drop Obliżamy. Najgrubszą strunę o 2,5 tony w dół. Double drop, obniżamy dwie skrajne struny o cały, cały ton w dół. No i stroje open, czyli po prostu y, stroje y, wywodzące się od po prostu, poszczególnych akordów. Tak jak tu mówiłem, ten open C, open D, może być open G, możemy naprawdę mnóstwo różnych rzeczy y, zagrać, ale y, trzeba przyznać, że walory brzmieniowe są niesamowite, bo zmieniamy zupełnie, jakby zupełnie świat, zupełnie świat brzmieniowy, który teraz słyszymy, słyszymy go w ten sposób, a zmieniając strój, zupełnie odwracamy go do góry nogami. Co czasem, właśnie tak jak mówiłem, przynosi świetne efekty. Także dobra. Dzięki za uwagę serdecznie. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć.